Tak więc, idąc drogą sudecką od miejsca, gdzie znajduje się cmentarz jeńców wojennych, którzy zginęli przy budowie drogi sudeckiej, tu w miejscu znajduje się most. Tu z zewnątrz most jak most. Tu się prezentuje ciekawie. Idziemy zobaczyć trochę niżej, jak on prezentuje się od dołu. Spora budowla. Zobaczmy tu. Na czeki jeszcze widać wapienne, prawdopodobnie idąc drogą sudecką w górę od cmentarza jeńców, pokonując most, dochodzimy do miejsca, gdzie znajduje się grób dwóch lotników.
Grób znajduje się tam, na wprost. Tu spoczywa dwóch braci pilotów, Alfred i Rudolf Szymański, wraz z dwoma kolegami. Zginęli śmiercią lotników dnia 26 listopada 1946 roku. Cześć ich pamięci. Czy chyba elementy samolotu. Tu jakoś linka. Blachy jakieś, nie wiem czy to też części samolotu. No i znicze się palą.